Lustro dla wszystkich osób zakochanych, którzy tęsknią za swoim kontaktem ze sobą, za widzeniem się randkami. Zapraszam serdecznie. Po dwóch stronach mamy karty Tarota i w środku jedną linię kart Lenormanda, która pokaże nam, co Was łączy, jeśli chodzi o Wasze myśli, uczucia i zamiary. Witam na początku serdecznie wszystkich moich kochanych widzów, słuchaczy, subskrybentów. Jeśli jesteś nowa lub nowy, zasubskrybuj koniecznie mój kanał dzisiaj. Z dzwoneczkiem u góry kliknij na tą opcję z dzwoneczkiem u góry, by YouTube powiadamiał Cię o moich codziennych nowych premierkach filmików z różnymi wróżbami. Zapraszam również do komentowania, to konieczne, byśmy wymieniali się energiami. Zostawcie jakąś oznakę, że jesteście, że słuchacie, że patrzycie, że jesteście na moim kanale obecni. Proszę również o lajki. Wszystkich zapraszam również na wróżby indywidualne. Robię oczywiście z kart Tarota i Lenormanda również wróżby indywidualne, osobiste. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb indywidualnych na podstawie Waszych zdjęć, imion, dat urodzenia oraz konkretnych pytań do kart. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz przyglądnijmy się, kochani, co powie nam dzisiaj lustro. Więc karty Tarota po stronie prawej pokazują Was, osoby pytające. Karty Tarota po stronie lewej mówią o Waszej osobie ukochanej, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna. Więc zacznijmy od Waszych myśli. Wasze myśli to tęsknota. Tęsknota za osobą Wam ukochaną, Waszą osobą, no, w której jesteście zakochane. Tęsknota. Księżyc mówi o Waszej ogromnej tęsknocie. Być może myślicie wieczorami, nocą, tęsknicie, śnicie o tej osobie zakochanej. Pragniecie, by napisała, przyszła, wróciła. Tęsknota jest tej, która Wam doskwiera, ogromna. Też są jakieś być może tajemnice między Wami niewyjaśnione, sekrety, które powinniście wyjaśnić, jakieś nieklarowne sprawy, które tutaj Was dręczą, w głowie właśnie Wam chodzą, ponieważ dużo spraw jest jeszcze niewyjaśnionych. Natomiast tęsknota na pewno. W głowie u Waszej osoby ukochanej kapłan. Kapłan, papież, mówi o jakichś dużych wartościach, dużych, nie wiem, pryncypiach, które ma ta osoba, jest Wam wierna, myśli o Was również, być może myśli nawet, planuje ślub, zaręczyny, być może no, jesteście bardzo ważne dla tej osoby, ponieważ ta osoba myśli tutaj poważnie o tym związku. Papież to osoba, która oczywiście jest wierna związkowi, relacji, małżeństwu. Co Was łączy na poziomie myśli? Wow, jest coś nieszczerego, jakieś kłamstwa, rzeczywiście może jakieś sekrety, jakaś osoba trzecia, jakieś zdrady, intrygi. Ktoś tutaj z Was jest nieszczery w tym związku. I to, co Was łączy, to niestety jakaś taka nieufność do tego związku, podejrzliwość. Być może też oboje jesteście egoistyczni, oboje jesteście wyrachowani, egoistyczni, myślicie egoistycznie. Być może jest to ta myśl, że ten związek jest w jakimś sensie toksyczny, tak? Że Was jakoś, nie wiem, obciąża poprzez to, że jest dużo spraw właśnie takich, nie wiem, niejasnych, nieklarownych, no być może są nawet zdrady, poprzez to nieufność, kłamstwa, kłamstewka, także uwaga. Na poziomie Waszego serca Wy cierpicie ból niezmierny,
rozdarcie serca, krwawienie serca, męka, ból, rozczarowanie, żal, tęsknota, niesamowity ból. Być może rzeczywiście jest tutaj trójkąt miłosny. To rozdziera wam wręcz serce, tak? Jesteście nieszczęśliwe w takim trójkącie miłosnym. No, a być może złe doświadczenia tutaj z tą osobą poprzez zdradę, osobę trzecią, poprzez jakieś intrygi, kłamstwa, oszustwa. No, jakiś toksyczny tutaj, toksyczna relacja, toksyczna wibracja, toksyczne energie, nieszczerość, tak? Egoizm też. No i wycierpicie, serce po prostu pełne, pełne bólu. Co myśli wasza osoba ukochana? Widzicie, ta karta potwierdza jeszcze raz, co czuje wasza osoba ukochana. Przepraszam, tutaj wchodzimy teraz w serce, czyli w emocje, w uczucia. Co czuje wasza osoba ukochana? Tutaj jeszcze raz potwierdza ta karta trzy osoby, czyli trójkąt miłosny. Słuchajcie, jeśli jesteście w trójkę w tej relacji, jeśli są rzeczywiście trzy osoby, to tutaj tak jakby uczuciowo, emocjonalnie się ta wasza osoba ukochana zdecydowała na jakąś jedną opcję i chce jakby tutaj wyruszyć w drogę, zrobić krok, zrobić jakiś aktywny krok, ale jeszcze się wstrzymuje, myśli, obserwuje, patrzy, namyśla się, zastanawia. Natomiast tutaj ta karta pokazuje też trójkąt miłosny. Tutaj jakby ten ból poprzez trójkąt miłosny i tutaj to zdecydowanie ze strony waszej osoby ukochanej, wybranie po prostu tej osoby, tego partnera, tej partnerki w tym trójkącie miłosnym jest tutaj jakby bardzo wyraźne i widoczne. No i przede wszystkim tutaj te nieszczerości, takie kłamstwa, tak, czy zdrada też potwierdza tutaj jakąś konstelację trójkową. Czyli poprzez tą konstelację trójkową ból w sercu, a tutaj uczuciowo, emocjonalnie jakaś decyzja. Przepraszam bardzo. Jakaś decyzja, jakiś krok właśnie w podjęciu decyzji, w stronę decyzji i niedługo jakby tutaj powrót w waszą stronę. Jakie są wasze zamiary? Wasze zamiary są, by pracować bardzo ciężko, mozolnie, skrupulatnie nad tym związkiem. Zdajecie sobie sprawę, że ten związek wymaga wiele pracy, ta relacja jest niełatwa, ciężka. Być może coś się właśnie tutaj wydarzyło, nie wiem, zdrada, niejasne jakieś sprawy, sekrety. I wy chcecie pracować pomimo to nad tą relacją, by ratować ten związek. Tutaj dwie karty, które mówią o ciężkiej pracy, która jest potrzebna dla tej relacji, by w ogóle ta relacja jeszcze miała szansę bytu. Siedem monet i osiem monet konsekwentnie, tak? Czyli powolny jakby powrót tego związku, powolny dobry rozwój tego związku, powolne zmiany w tej relacji, ciężka praca nad tą relacją, tak? Też czekanie właśnie, co się zdarzy, jaka decyzja będzie podjęta, jakie będą następne kroki. Czekanie cierpliwe, opanowane, spokojne na następną szansę, tak, waszego związku, na powrót partnera, na powrót emocji, dobrych uczuć, na wyjaśnienie spraw. No dlatego ta tęsknota, czekacie, tak, czekacie, aż tutaj w tej trójkowej sytuacji się coś wyklaruje. Natomiast ciężka praca, 8 monet mówi o ciężkiej pracy nad tym związkiem, o nowym początku, rzeczywiście powrocie, nowym starcie, nowej szansie, nowej próbie, ale ciężkiej, mozolnej naprawdę pracy, którą musicie oboje włożyć w tą relację, by ona w ogóle teraz przetrwała po tych turbulencjach, które tutaj macie. Jakie są zamiary, plany waszej osoby ukochanej? Wasza osoba ukochana w tej chwili, zobaczcie, myśli o tym, by znaleźć w ogóle jakieś rozwiązanie. Pustelnik szuka samotnie w izolacji, w separacji jakiegoś rozwiązania. Co tutaj zrobić, jak się zdecydować, tak? Mądrze, roztropnie patrzy, jak widocznie wrócić, co zrobić, ponieważ dużo tutaj się wydarzyło u was, i chcę dobrze tutaj podjąć decyzję na następne kroki. Będzie jakaś wiadomość od waszej osoby ukochanej, tak? Szybka zmiana, szybki ruch, szybka akcja, aktywność,
w działaniu, nadejdzie jakieś szybkie działanie, szybkie informacje. Tutaj wróćmy jeszcze, co w sercu Was łączy, jakie emocje, uczucia Was łączą. Chcecie być w związku, pomimo tych turbulencji, zdrady, nie wiem, kłamstwa, oszustwa, chcecie być razem w związku. Łączy Was tutaj uczuciowo, w sercu, na poziomie serca, chęć bycia ze sobą w związku. W zamiarach łączy Was to, że macie jeszcze nadzieję na rozwinięcie się dobrze sytuacji, na pomyślne rozwiązanie Waszych problemów, spraw, na światło w tunelu, na słońce, czyli na to, że te chmury, wszystkie problemy miną, że wyjaśnicie te sprawy skomplikowane, fałszywe, niejasne, nieklarowne i że dojdzie do jakiegoś spotkania między Wami. Jest tęsknota za spotkaniem i chcecie się spotkać. Powolne tempo rozwoju spraw, owszem, co mówią już karty Tarota i znowu Lenormanda, bardzo powoli będzie się rozwijała Wasza sytuacja na lepsze, ale w rezultacie zamiary Wasze są wspólne i tęsknota za spotkaniem. Chcecie się spotkać, są plany, żeby się spotkać. No przede wszystkim tutaj jakieś informacje przyjdą lada moment, no i w wolnym tempie, ale być może solidnie rozwinie się coś między Wami znowu na dobre. I zapomnijcie o tym bólu, który po prostu rozdziera Wam serce. Zapomnijcie o tej męce, o tym cierpieniu, tak? Być może poprzez właśnie ten trójkąt miłosny. No, nie powiem, żeby to czytanie było proste. Jest łatwe, dużo cierpienia, dużo tęsknoty, dużo bólu. Dużo wyczekiwania, by ta osoba ukochana wróciła. Tu osoba w jakimś trójkącie lub nie wiedząca absolutnie, co zrobić. Natomiast szuka rozwiązania, by to wszystko wyleczyć i tutaj wyjaśnić poprzez jakąś szybką wiadomość, tak? Nadejdzie wiadomość. Zobaczmy jeszcze orakel anielski miłosny, jaką radę nam da dla tego lustra. Proszę o wskazówkę od aniołów oraklu miłosnego. Proszę o wskazówkę od aniołów oraklu miłosnego. Let your friends help you. Czyli pozwól Twoim przyjaciołom Tobie pomóc, jeśli Tobie tak jest ciężko, tak? Jeśli tak cierpisz z miłości, taka rozterka w sercu, pozwól Twoim przyjaciołom Tobie pomóc. Ask for and accept support from others. Czyli akceptuj pomoc innych. Czyli jeśli inni chcą Tobie pomóc, to zaakceptuj tą pomoc. Proszę, weź tą pomoc, którą otrzymasz od Twoich przyjaciół i od innych osób. Tak? I zapytaj też o pomoc, jeśli potrzebujesz. Ask. Ask for support. Czyli o wsparcie, o pomoc. Poproś. Zapytaj, czy mogą Ci przyjaciele, osoby Tobie zaufane pomóc w tej sytuacji, która tutaj jest. Ciężka sytuacja. Ból serca. Tak? Proś. Pytaj o pomoc w tej sytuacji, gdzie tak cierpisz, tak? Gdzie zostałaś tak tu poturbowana miłośnie. Proś i zaakceptuj, pytaj, czy mogą Ci jakieś osoby tutaj zaufane pomóc. I zaakceptuj tą pomoc, weź tą pomoc, tak? Z otwartymi ramionami. Ponieważ sama być może nie podołasz temu, tej udręce miłosnej, tak? Także pełna bólu. Ta wróżba, kochani, pełna bólu, ciężkie emocje, ale w zakończeniu, poprzez ciężką, mozolną pracę nad tą relacją, jakaś nadzieja, promyczek nadziei na komunikację, na spotkanie, na ratowanie, na uratowanie tej relacji. Niech się dzieje, kochani, życzę Wam, by oczywiście wszystko się w tej sytuacji dobrze potoczyło i napiszcie mi w komentarzach, czy ta wróżba, lustro z Wami rezonuje, czy rzeczywiście taką udrękę macie w sercu. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia już wkrótce.